jednak nastąpiło cięcie. Bałam się po prostu, że mi zaraz aparat padnie i nie nagram wszystkiego. W tej części generalnie będę mówiła Wam szybciutko o rzeczach, które zakupiłam w sklepach z ciuchami, dodatkami. Także teraz już na spokojnie, bo tego jest mniej, tak myślę. Chociaż tam tych rzeczy też nie było za dużo, ale po prostu 15 minut to bardzo szybko śmignęło. Ok, w pierwszej kolejności robię zakupy w moim ulubionym sklepie z biżuterią, IM, kupując właśnie parasolki. No, parasolki nie będę Wam pokazywać, takie tam standardowe, jakie oni mają, czarna i taka niebieska, turkusowa, z jakimiś tam ptaszkami, czy czymś takim. To właśnie przykuła moją uwagę taki stół, który zawsze stoi gdzieś tam na początku. I jakby tematem przewodnim akurat na tym stole były owoce. I postanowiłam sobie, słuchajcie, zaszaleć. Mówię, kurczę, no wakacje są, to czemu by nie? Pomimo, że to jest troszeczkę pewnie infantylne, ale bardzo mi się spodobał zestaw takich pierścionków. One były razem. Nie wiem, czy to będzie w ogóle widać. Tu mamy taką cytrynkę na przykład. Cytrynka. Tu mamy taką truskaweczkę. Truskaweczka. I tu mamy takie wisienki. Słuchajcie, ten zestaw, no dużo kosztował, około 35 zł, czy jakoś tak. Ale naprawdę są takie fajne, fajnie wykonane. I myślę sobie, że jako dodatek gdzieś można sobie wakacyjnie założyć. Na przykład w takim oto miksie. Tu akurat mam do góry nogami, ale generalnie chodzi o to, że no można kombinować i wszystkie trzy na jeden palec i osobno i jak tam kto woli. Idąc dalej. Słuchajcie, bardzo lubię ten sklep z torebkami. Uważam, że mają gatunkowo naprawdę fajne rzeczy. Tylko teraz tak, jeżeli ktoś chce wydać 100 zł na torebkę i tak dalej, to generalnie ja nic nie mam do tego. Ale jeżeli ja coś fajnego wypatrzę w promocji, to naprawdę po prostu biorę. I teraz tak, z tego względu, że ja jestem też zwolenniczką noszenia pojemnych toreb i najlepiej na ramię takie długie, gdzie ręce mam wolne, bo zawsze, nie wiem, miałam jakieś takie krzywe ramiona, że po prostu mi te torebki spadają za każdym razem z ramienia. I po prostu no, nie ma takiej opcji, żeby jakakolwiek mi się trzymała. Już kombinowałam i z szerszymi tymi tam paskami i z takimi zwiniętymi mocno i no po prostu szkoda gadać. Mowa o sklepie Marconi. Zakupiłam taką torbę wielką, no tak mi się wydaje, że jest wielka, w takim naprawdę mocnym, niebieskim kolorze, z takim długim, regulowanym paskiem oczywiście. Tu, słuchajcie, ma kieszonkę jedną. Tu ma kieszonkę, tu już nie ma kieszonki, ale za to ma z tyłu taką kieszonkę. Tu w środku dużo, dużo miejsca. W tej chwili nic nie mam. Tak, jedna duża kieszonka w środku, dwie takie małe, ale spokojnie, że tak powiem, ręka mi tu wchodzi, czyli taka wielka kieszonka jest to na rękę, więc tam i telefon i jakieś tam, nie wiem, duperele można wrzucić, a przede wszystkim w środku jest pojemna, bardzo fajny zamek, bez tam, nie wiem, zacięcia. I słuchajcie, tą torebkę kupiłam za chyba 30 zł, a kosztowała 120. No to grzech nie wiem. Poważnie. Także słuchajcie, w Marconi co jakiś czas, wiadomo, sezonowe jakieś tam wyprzedaże są, można coś fajnego znaleźć. I gatunkowo są naprawdę bardzo dobre te torebki. Także polecam.
polecam. Dobra, kolejna rzecz. Na przecenie. Boże, jak ten sklep się nazywa? New Yorker? New Yorker. Oni mają Amisu, takie ciuchy. Kupiłam sobie za chyba też 30 zł na przecenie takie białe płomnie. Z padkiem, beznadziejnym padkiem, bo to jest w ogóle shit tandeta, ale póki co, póki się nie rozwala, to noszę. Podejrzewam, że niektórzy to nawet wywalają te padki. Super, po prostu na lato super. Myślę sobie, że do pracy też fajne, bo można to z różnymi bluzkami zestawiać i nie wygląda to jakoś tak, wiecie, niechlujnie, tandetnie i no w zależności oczywiście jaka praca, tak? Ale no do biura czy coś, no to super. Do klapeczek, do balerinek może chociaż jak kto lubi. W tym samym sklepie, jeszcze nawet nie miałam, słuchajcie, tych spodni na tyłku. Takie najzwyklejsze dżinsy. One są tam gdzie niegdzie poprzecierane. One są generalnie nogawka prosta, bez jakichś tam udziwnień. To jest takim tandetnym paskiem. Ale słuchajcie, te spodnie normalnie kosztowały, gdzie to jest polska cena, 150 zł. A ja dałam 40, pomimo że tam jeszcze była jakaś 80 zł przecena. No po prostu super. One nie są jakieś tam, one są cienkie, bo ten jeans to pewnie nie jest jeans. Ale i to jest, gdyby ktoś był zainteresowany, bodcap. Czyli taki dla okrąglejszych pań. Także super, naprawdę super zakup, dobra. W tym samym sklepie, bo akurat, no nie wiem, generalnie nienawidzę tego sklepu, jest po prostu beznadziejny. Bo raz, że są małe rzeczy, chyba że ja akurat trafiłam do takiego, bo byłam w zupełnie innym mieście niż w swoim. Ale tu u mnie to po prostu co, nie wiem, ten sklep jakoś nie przemawia do mnie i naprawdę po prostu jak wchodzę, pokręcę się chwilę i wychodzę, bo są po prostu beznadziejne, drogie rzeczy. A w tym akurat, w którym ja byłam, to no słuchajcie, 5 rzeczy kupiłam. 5 chyba. Taką przezabawną koszulkę. Ta jest granatowa. To jest akurat też właśnie tam kupowana, ale z Fishbone. Ona kosztowała 40 chyba złotych, 39 czy jakoś tak. Ale po prostu jest super. Z takim pingwinkiem. I była o tyle super, że musiałam się na wersję różową. Ale naprawdę są bardzo fajne. Słuchajcie, ale musicie uważać i czytać metki, bo te same koszulki mają różne składy, różne kolory mają różne składy. Ja akurat wybadałam taką, aha, dobra, wycięłam metkę, więc nie powiem Wam dokładnie, ile tam procent czego jest, ale tutaj z przeważającą ilością bawełny wybrałam i tam, nie wiem, chyba 5% elastanu tylko jest, czy czegoś tam, co po prostu powoduje, że one są takie, wiecie, po prostu, no nie jest szmata z jednej strony, a z drugiej nie jest sztuczna, tak? I są grube w dotyku, bo te niektóre są po prostu cieńsze, nawet jeżeli mają ten sam motyw na koszulce. No ale dla mnie bomba, też z tego względu, że one są dosyć długie, więc nie wychodzi mi zaraz brzuch, czy nie wiem, nie okazuje mi się, z bluzka nie idzie mi do góry o tyle. Także jest naprawdę bardzo fajna i z tymi spodniami białymi to jest rewelacja. Dobra. Kolejna rzecz w tym samym sklepie. Słuchajcie, tego po prostu jeszcze nie było, żebym ja kupiła identyczną rzecz jak moja mama. Naprawdę. Jak ja zobaczyłam tą bluzkę, to powiedziałam, nie, no ona musi ją sobie kupić. I byłyśmy później w innym miejscu, w tym samym sklepie, tylko po prostu w innym, w sensie w innym sklepie tej samej firmy. I ja zobaczyłam swój rozmiar. Ja powiedziałam, nie, no ja muszę mieć, bo ona jest po prostu super. I to jest taka bardzo cieniutka bluzeczka.
Ona bardzo fajnie tu ma zakończony, zakończony nie rękaw, tylko no wiecie, no tutaj wykończenie ma, no szycę tutaj, tak, w taki sposób. Coraz częściej chyba tak bluzeczki są właśnie wykańczane. Także tu bardzo, bardzo fajnie to wygląda. Z takim motywem pani z zakupów idąca. Także no po prostu super. Cena, no nie powiem wam. Ona chyba była akurat w promocji. Albo i nie. Nie pamiętam, szczerze mówiąc, ile ona kosztowała. 20 chyba parę złotych, ale jest naprawdę super. I też do pracy myślę, że spokojnie się nadaje. Dobra, ostatnia rzecz. Ostatnia rzecz, ale to już nie chyba tam w H&M-ie. Kupiłam sobie taką oto sukienkę. Sukienka czerwona. Tu ma takie paski. Na białym tle czerwone paski. Z taką... No nie łódeczkę, ale takie dosyć spore to wycięcie jest. Ona naprawdę zyskuje, ta sukienka, jak się ją założy. Słuchajcie, ja za nią dałam 40 zł, a kosztowała 60. Tak, jeszcze nie miałam ją ani razu na sobie. I jeszcze te metki są. Ona tutaj jest pod biustem, tak ładnie jakby podcięta, nie wiem jak to tam nazwać. I w prosty sposób, muszę wstać, w prosty sposób zakończona u dołu. Nie jest jakoś tam rozkloszowana, nie kończy się jakimiś tam falbanami czy czymś takim. Naprawdę bardzo ładnie wygląda na ciele. Także jestem tak zadowolona, słuchajcie, z tych zakupów. Zresztą właśnie za każdym razem, kiedy uda się znaleźć coś fajnego na przecenie, czego nie ma w akurat w danym mieście, w sklepie, czy nawet jest, to generalnie no, warto buszować po sklepach, szczególnie kiedy są te przeceny posezonowe. No teraz co prawda mamy nowy sezon jesienny i te ceny po prostu są kosmiczne. Także no. Także tak. Ale zawściłam się. Ale no co jakiś czas trzeba po prostu sobie wyruszać na zakupy. No żałuję tylko tego, że kilku rzeczy nie kupiłam sobie wtedy, kiedy były rzeczywiście w promocji, a teraz by się przydały. I po prostu też chodziłam za innymi butami, słuchajcie, na koturnie, takie, żeby były po prostu cieliste, z wyciętym, że tak powiem, paluszkami z przodu. I kurczę, nie ma. Albo są po prostu z jakimiś tam fikuśnymi, nie wiem, kolorami, jakimiś, nie wiem, kokardkami, a ja zupełnie chciałam gładziutkie, ze skóry, no po prostu nie ma, nie wiem. No, także tego po prostu przeboleć nie mogę. No, dobra, rozgadałam się jak zwykle, także takie były moje zakupy. Nie było tego dużo, ale naprawdę czasami można coś wyhaczyć fajnego i tak, jak mogę coś wam polecać, to te szampony z Lasza bankowo i te takie z Liren maseczko peelingi, nie wiem jak to tam nazwać, w każdym bądź razie w Rossmanie to możecie spokojnie sobie znaleźć i naprawdę są bardzo fajne. Także myślę, że tam są jeszcze jakieś inne wersje. Nawilżająca na pewno, oczyszczająca i nie wiem, czy jeszcze jakaś tam były, ale nie brałam wszystkich, widziałam tylko dwie na spróbowanie, żeby zobaczyć i jestem zadowolona, także odsyłam do Rossmana. Tam dużo fajnych rzeczy. Dobra, pozdrawiam Was bardzo serdecznie i do zobaczenia za jakiś czas. Pa, pa!